Moją pasją jest śpiewanie, tworzenie piosenek, tworzenie linii melodyjnych, pisanie tekstów. Piotr Harasim w barwach Warmii i Mazur, Michał Dzimira, mieszkaniec Lidzbarka, no i jak niektórzy mówią, człowiek renesansu. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, panie Piotrze, witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie do ulubionej telewizji Kopernik. Tak, nawet wypisałem sobie dokładnie, historyk, nauczyciel, radny miejski od wielu lat, ale także publicysta, a chyba co najważniejsze, chwyta pan również za mikrofon. Panie Michale, jak udaje się panu łączyć tyle funkcji? Panie Piotrze, powiem tak, no, czas okropnie ucieka. Mam ogromne obowiązki jako nauczyciel, obowiązki radnego, staram się ich wypełniać jak tylko mogę, ale oprócz tych codziennych, ciężkich obowiązków, bo praca nauczyciela jest naprawdę obecnie, w obecnych czasach bardzo ciężka, wymagająca. No, moją pasją jest śpiewanie, tworzenie piosenek, tworzenie linii melodyjnych, pisanie tekstów i robię to od wielu, wielu lat. Mnie zawsze bardziej ciągnęło w kierunku tej muzyki lat 80., 90., czyli zespół Modern Talking, to jest mój ukochany zespół. Tutaj to zdjęcie nieprzypadkowo z nami leży. Mamy właśnie, tutaj tak jest. Jednego z członków tego zespołu, prawda? No właśnie, byłem kiedyś... Thomas Sanders, moja narzeczona i ja byliśmy w Sopocie i tam udało nam się z Tomasem porozmawiać, zrobiliśmy selfiki i poprosiłem panią, zrobiła nam zdjęcie. To jest jedno z najważniejszych zdjęć. No Thomas Sanders, dlatego ja cały czas w swoich piosenkach nawiązuję stylistycznie do lat 80., bo uważam, że wtedy muzyka była bardzo emocjonalna. Ona dawała taki ładunek emocji pozytywnych, ludzie się cieszyli, fajnie się bawili. Ta muzyka pomagała tam, prawda, poznawać miłości i tak dalej. I po to chyba jest muzyka, żeby dawać ludziom radość, uśmiech. Polska Warmia i Mazury to tytuł najnowszego singla. Jak się narodził pomysł na właśnie taki utwór promujący nasz piękny region? Panie Piotrze, mamy piękny region. Warmia i Mazury, no coś pięknego. Wszyscy nam zazdroszczą jezior, lasów, wspaniałych krajobrazów, wspaniałej tradycji, historii każdego z miast, miejscowości, wioseczek. Przecież historia Olsztyna, czy historia Nidzicy, Działdowa, Elbląga, czy mojego ukochanego Lidzbarka Welskiego, w którym mieszkam, ale również i Lidzbarka Warmińskiego. To przecież to można byłoby godzinami na te tematy rozmawiać, a ja jako historyk mógłbym tam pewnie niejedną ciekawostkę dodać. Natomiast inspiracją do tego, żeby śpiewać o Polsce, Warmii i Mazurach, no był mój kolega, który opuścił dawno temu Lidzbark, zwiedził dużo krajów świata, ale zawsze wraca do Lidzbarka, bo tu ma rodzinę, tu jest jego gniazdo. I to była taka inspiracja, żeby właśnie ten tekst napisać, ale ten tekst odnosi się również do wielu mieszkańców Warmii i Mazur, którzy gdzieś tam wyjechali, natomiast wracają, bo tu jest ich dom rodzinny. Często też ktoś mi mówił: Michał, tam się pojawia Mikołaj Kopernik w tym teledysku. Dlaczego? No dlatego, panie Piotrze, no bo jest 550. rocznica urodzin wielkiego polskiego astronoma i ja nie mogłem nie wpleść go właśnie w ten teledysk. No właśnie powstał teledysk, tak? Panie Michale, gdzie kręciliście swoje ujęcia? Teledysk kręciliśmy w Olsztynie koło Ostrej, ja zawsze mylę Ostrą Bramę z Wielką Bramą czy z Wysoką Bramą, w Olsztynie. No i właśnie ja mówię koniecznie do tych moich kolegów, którzy kręcili teledysk: panowie, jedziemy teraz do Mikołaja, bo trzeba go odwiedzić, troszeczkę z nim tam porozmawiać, żeby go wpleść do tego teledysku. No i właśnie Mikołaj Kopernik też się pojawia. Panie Michale, rozmawialiśmy przed nagraniem, że tutaj sporo osób czy instytucji wspierało tę inicjatywę. Kogo możemy wymienić, tak? Jaki zespół pracował nad powstaniem właśnie tego utworu, tego teledysku? Tu chciałbym wymienić przede wszystkim pana marszałka Gustawa Marka Brzezina. Również cały samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, no i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Bez pomocy tych instytucji po prostu nie dałoby rady nagrać tego, co zostało nagrane, i myślę, że ten teledysk i tekst jest głęboki. Teledysk przedstawia wspaniałe nasze tu regiony, lasy, jeziora, Olsztyn. I myślę, że naprawdę we współpracy z tymi wspaniałymi ludźmi udało się zrobić, uważam, bardzo dobrą
bardzo dobrą, bardzo dobry projekt, bardzo dobrą piosenkę. Panie Michale, na koniec zapytam o kolejne artystyczne plany. Już jakieś utwory grają w głowie? Oczywiście, że tak. Ja za moment idę tu do studia, do kolegi i będę dalej coś pracował. Są piosenki, tak jak powiedziałem, mam dużo tekstów przygotowanych. Chciałbym w końcu wyjść na scenę, chciałbym się przedstawić szerszej publiczności. Wszystkie moje piosenki są na kanale YouTube, można mnie znaleźć pod nazwiskiem Michał Dzimira, wystarczy, że tam wpiszecie Państwo moje imię i nazwisko. Panie Michale, trzymamy kciuki za realizację wszystkich planów, no i czekamy na kolejne utwory przede wszystkim. Nasza rozmowa z kolei do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Michał Dzimira, mieszkaniec Lidzbarka, historyk, nauczyciel, radny, no i przede wszystkim muzyk. Był Państwa i moim gościem Piotr Harasim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Panie Piotrze, ja bardzo dziękuję Panu za zaproszenie do telewizji Kopernik, bo to również jest dla mnie ogromne wyróżnienie. Życzę Panu przede wszystkim zdrowia, uśmiechu i dalszej naszej fajnej współpracy. Dziękuję uprzejmie i wszystkim Państwu życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.